Szanowni Państwo, opowiem Państwu dzisiaj, jak współczesna medycyna i dlaczego zajmuje się poszukiwaniem igieł w stogu siana. Tłem tej opowieści będzie cukrzyca, a pierwszym z bohaterów będzie 10-letni Marcin, u którego zdiagnozowano cukrzycę typu pierwszego. Tą chorobę rozpoznaje się u 75 tysięcy dzieci rocznie. Każdy następny dzień Marcina będzie wyglądał w ten sposób, że jego pierwsza pobudka powinna nastąpić o 4:30. Na moim zegarku nie ma takiej godziny, natomiast Marcin powinien wstać, zmierzyć sobie stężenie cukru we krwi po to, żeby upewnić się, że jego mózgowi nie zagraża niedocukrzenie. Jeżeli wszystko jest w porządku, może iść spać i rozkoszować się drzemką do godziny 6:00, kiedy to powinien wstać, zmierzyć cukier ponownie i podać sobie dawkę insuliny potrzebną do tego, żeby jego organizm spalił tłuszcze, węglowodany i białka, które zje na śniadanie. I tak przy każdym kolejnym posiłku, przy każdej kolejnej próbie intensywnego wysiłku fizycznego albo w każdej sytuacji, kiedy nie chce zjeść posiłku, Marcin powinien zmierzyć sobie stężenie glukozy. W efekcie na przestrzeni całego dnia tych ukłuć zrobi się strasznie dużo. Zanim Marcin dotrwa do wieku emerytalnego, będzie musiał ukłuć się około 200 tysięcy razy. No jest to liczba porażająca. Oczywiście nie każdy z pacjent z cukrzycą wymaga tak intensywnej terapii. Niemniej w Polsce na cukrzycę choruje ponad 2 miliony osób. To 3 razy więcej niż ma kredyt we frankach w tym momencie. Spośród tej grupy, grupą szczególnego zainteresowania, grupą, która różni się od wszystkich innych, jest 5% pacjentów z cukrzycą monogenową. To jest cukrzyca, która jest spowodowana czymś innym niż pozostałe typy. Nie układem, złą funkcją układu odpornościowego, nie otyłością, nie stylem życia, ale defektem pojedynczych, ważnych dla życia genów. Jeżeli taka mutacja, taki defekt się pojawi, u pacjenta występuje cukrzyca. Natomiast dlaczego my tej cukrzycy monogenowej tak bardzo szukamy? Otóż u większości pacjentów jesteśmy w stanie znaleźć pewien molekularny mechanizm, który naprawi ten defekt. W najbardziej spektakularnych przypadkach, a stanowią one niemal połowę pacjentów z cukrzycą monogenową, jesteśmy w stanie zastąpić podanie insuliny lekami doustnymi. W związku z czym warto tych pacjentów zidentyfikować i podjąć taką interwencję. Natomiast poszukiwanie cukrzycy monogenowej jest właśnie szukaniem igły w stogu siana. 2 miliony pacjentów z cukrzycą. Jak sobie z tym poradzić? Okazuje się, że dane kliniczne i wysiłki lekarzy w Polsce i w innych krajach pozwalają na około 27-30% skuteczność badań genetycznych, czyli 1 na 4 pacjentów, którzy trafią do poradni, uzyskuje dodatnie potwierdzenie genetycznego tła cukrzycy. Za tym idą pewne konsekwencje. Natomiast ponieważ badania te są bardzo drogie, a pacjentów jest bardzo wielu, chcielibyśmy poprawić tą skuteczność w jakiś sposób. I tu wchodzi nasz pomysł innowacyjny, wykorzystanie mikroRNA. Są to cząsteczki, które pływają swobodnie w naszej krwi. Można je mierzyć, tak jak cholesterol, glukozę czy kreatyninę. A na podstawie ich podwyższenia albo obniżenia, ekspresji, czyli można powiedzieć stężenia, możemy określić, czy pacjent ma taki czy inny typ cukrzycy monogenowej. Taki był nasz pomysł. Natomiast pomimo tego, że grupa polskich pacjentów zrekrutowana na przestrzeni ostatnich lat jest jedną z największych na świecie, sami sobie z tym nie poradzimy. Dlatego projekt jest realizowany w interdyscyplinarnym, wielozespołowym, olbrzymim zespole badawczym, które integruje wiedzę kliniczną, genetyczną, biologów molekularnych, biostatystyków, bioinformatyków i realizowany jest w 3 ośrodkach. To, co zrobiliśmy dotychczas, bo Łódź jako ośrodek pilotuje to badanie, to określiliśmy, które mikroRNA mogą być w ogóle markerami cukrzycy monogenowej, czyli mamy narzędzie do diagnostyki rzadkiej choroby. Żeby sprawdzić, czy jest to narzędzie uniwersalne, potrzebujemy sprawdzić to w innej grupie badawczej. Z pomocą przyszedł do nam zespół profesora Andrew Hattersley, numer 1, jeśli chodzi o cukrzycę monogenową na świecie. Zaproponowaliśmy im taką współpracę i oni zgodzili się nas wesprzeć. Także Polska pilotuje badania naukowe. Kiedy znajdziemy mikroRNA użyteczne w jednej i w drugiej grupie, sprawdzimy, jakie jest ich biologiczne znaczenie w różnych modelach eksperymentalnych, w liniach komórkowych, modelach zwierzęcych. W tym wesprzą nas współpracownicy z Harvard Medical School w Bostonie. To pozwoli nam zrealizować cele całego złożonego projektu o mikroRNA. Po pierwsze, określić, czy mikroRNA są narzędziami pomagającymi w diagnostyce cukrzycy monogenowej.
Po drugie, udowodni, jakie jest ich biologiczne znaczenie, a jeżeli on jest na tyle duże, to zastanowimy się, czy przypadkiem nie można by wykorzystać ich jako leków. Poprzez obniżanie albo podwyższanie stężenia konkretnych mikroRNA moglibyśmy naprawić ten defekt genetyczny, który u pacjenta występuje. Dziękuję za uwagę. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Wojciechu. No i to już będą ostatnie pytania od kapituły dzisiaj. Przedstawił pan w swoim projekcie taką mapę Polski, gdzie pokazał pan liczbę zidentyfikowanych pacjentów, którzy mają monogenową cukrzycę. I ona jest ogromnie różna. Czy to oznacza po prostu, że w Rzeszowie takich badań się nie robi, tylko dlatego jest mało zidentyfikowanych pacjentów? Czyli jak genetycznie nasza populacja się różni? To jest pierwsze pytanie, a drugie związane z tym, czy pan spodziewa się, że nasza populacja będzie różna od brytyjskiej, bo będzie pan współpracował z kolegą z Wielkiej Brytanii? Odpowiadając po kolei, ta mapa, którą umieszczam w większości wniosków czy publikacji, pochodzi z naszego głównego artykułu dotyczącego raportu o cukrzycy monogenowej w Polsce. Istotnie jest tak, że w pewnych regionach Polski tych zgłoszeń było jakby mniej. To wynika z kilku przyczyn. Najważniejszym elementem jest to, że jeżeli w danym regionie nie ma uczelni medycznej czy centrum akademickiego, które współpracuje naukowo z różnego rodzaju innymi jednostkami, wtedy przepływ informacji do tych regionów jest mniejszy i my po prostu dostajemy mniej pacjentów. Natomiast ponieważ my pracujemy przede wszystkim na grupie dzieci, to środowisko diabetologów dziecięcych jest bardzo silnie zintegrowane. Dzięki temu z jednej strony pan profesor mówi, że jest mało pacjentów w Rzeszowie, a mogę powiedzieć, okej, ale są z każdego zakątka Polski, tak? Czyli nasz projekt objął cały kraj i faktycznie z każdego województwa ci pacjenci przybywają. Ta mapa incydentalnie pochodzi z roku 2011. W tym momencie mamy tych pacjentów oczywiście dużo więcej i partycypacja różnych ośrodków stała się dużo większa. Natomiast czy nasza populacja różni się od tego, co opublikowali Brytyjczycy? Otóż nie. Na Wyspach Brytyjskich mapa tego, ilu pacjentów znajduje się z cukrzycą monogenową, pokrywa się bezpośrednio z tym, ilu pacjentów jest zgłaszanych. A regiony, z których pacjentów zgłaszanych jest najwięcej, to są regiony, w których są najlepsze ośrodki. Także my staramy się w tym momencie rozprzestrzeniać tę informację na wszelkiego rodzaju konferencjach, wszelkiego rodzaju spotkaniach, tak żeby każdy z diabetologów wiedział, że jego pacjent może mieć cukrzycę monogenową i my możemy coś z tym zrobić. Czyli ja rozumiem, że z tego, co pan powiedział, że na pewno to może być wskaźnikiem mikroRNA. Podobne zresztą badania Krystian Jarzewski zrobił, jeśli chodzi o raka tarczycy, prawda? To już zdaje się jest nawet opatentowane, że na podstawie. To jest świetna, świetna oczywiście wiadomość. Ale czy to znaczy, że to mikroRNA według pana, jak pan podejrzewa, może być też sprawcą tej cukrzycy? To znaczy tak, problem cukrzycy monogenowej jest złożony. O tyle, że nie jest to de facto jedna choroba. Tych defektów genetycznych może być wiele. W najczęstszych postaciach zwykle mamy do czynienia z sytuacją, w której pacjent ma po prostu cukrzycę. Ale są postacie uwarunkowane mutacjami, na przykład genów kodujących czynniki transkrypcyjne, gdzie poza cukrzycą jest szereg innych objawów. I teraz tak, mikroRNA służą komórce do tego, żeby regulować szereg procesów biologicznych poprzez hamowanie produkcji białek. Pomysł jest taki, że jeżeli mikroRNA jest powiązane w jakiś sposób z czynnikiem sprawczym cukrzycy, to ona jest tym efektorem, tym, co powoduje te dodatkowe objawy. Także nawet jeżeli nie wyleczymy cukrzycy, to określimy, czy przypadkiem to mikroRNA nie jest powiązane z tą resztą obrazu chorobowego. I w to celujemy. Tak? Ten projekt jest ukierunkowany specyficznie na te cukrzyce monogenowe, w których ten obraz kliniczny jest złożony. Tak? Czyli nie są tylko takie izolowane cukrzyca i nic poza tym, tylko cukrzyca i dodatkowe objawy, które można wytłumaczyć poprzez zaburzenie mikroRNA. No, wiemy to na podstawie badań bioinformatycznych i mamy pewne pojęcie, jakie to mikroRNA mogą być. Dziękuję. Jak sobie policzyłem, to dotyczy jednak sporej liczby ludzi, bo 100 tysięcy, prawda? Z tych 2 milionów. Dokładnie tak. Bardzo proszę, jeszcze panie macie pytania? Proszę sobie wyobrazić, że na widowni są zgromadzone wyłącznie osoby chore na cukrzycę. Czy mógłby pan w widowni powiedzieć, jak ma szansę zmienić ich życie dzięki pana badaniom? Okej. To znaczy, jeżeli cukrzyca jest faktycznie uwarunkowana w sposób monogenowy, to niesie to szereg konsekwencji. Przede wszystkim znamy w tym momencie mechanizm dziedziczenia, czyli wiemy, jakie jest prawdopodobieństwo cukrzycy u potomstwa, możemy się na to przygotować, możemy przeprowadzić badania wcześniej i próbować cukrzycy zapobiegać.
Do tego znamy historię naturalną choroby, więc wiemy, czego się spodziewać, wiemy, w jaki sposób pacjenta monitorować, w jaki sposób uchronić go przed powikłaniami. I wreszcie, jeżeli jest to cukrzyca monogonowa z tych najczęstszych typów, czyli na przykład uwarunkowana mutacjami glukokinazy albo różnymi innymi łagodnymi mutacjami, możemy zmienić terapię, czyli możemy na przykład zasugerować, w tym wypadku nie trzeba mierzyć 7-8 razy dziennie glukozy, ale wystarczy 3. Tak? Albo zamiast 7 podań insuliny wystarczą 2, tylko lepiej dostosowane. Czyli możemy stworzyć tą terapię szytą na miarę, do której wszyscy dążą. I jeszcze jedno. Jedno pytanie proste. Rozumiem, że pan jest z zespołu pana profesora Młynarskiego. A teraz może się okaże trudniejsze, bo z mojej rozmowy z panem profesorem wynikało, że jest pewna grupa ludzi, właściwie dzieci, które mają cukrzycę, a w ogóle nie muszą brać leków, a na pewno nie muszą brać insuliny i nie muszą robić wkuć. Czy jak duża jest pana zdaniem ta szansa, że jak duża będzie ta grupa, która rzeczywiście zostanie uwolniona z tej największej bolączki, która dotyczy tej choroby, tak mi się wydaje. Na to pytanie odpowiedzieli nasi brytyjscy współpracownicy 6 lat temu. Jest to 1 osoba na 1000. Z populacji. I u tych osób nie trzeba stosować insuliny. Czyli super, duża rzecz. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo.